Guten Tag, Guten Abend, mein Name jest Wojtek und hier lernst du Deutsch. Witam Was serdecznie do pierwszego filmiku w końcu, w końcu, w końcu B1, B2. I w tym filmiku zobaczycie, jak ważne jest, żebyście wiedzieli, znali, słyszeli wszystko, co było w A1, A2, bo teraz zaczyna się o, o ciutkę większy poziom. Um, no i pff, jak ja to zawsze lubię mówić, lecimy z koksem. A prawie bym zapomniał powiedzieć, jaki dzisiaj jest temat, zaimki dzierżawcze, czyli possessive article. Jak zawsze mam dla Was oczywiście przykładziki z wytłumaczeniem takim fenomenalnym, że aż sam się cieszę, jak ja dobrze to zrobiłem, mam nadzieję co najmniej. Czyli zaczynamy. Dzięki zaimkom dzierżawczym możesz powiedzieć, że coś należy do kogoś, tak? Czyli to jest twoje, moje, jego, jej i tak dalej. Przykład, przykład, to jest Jarek i jego kot się z nim bawi. Pewnie znacie jakiegoś tam Jarka, który ma kota. Das ist Jarek, seine Katze spielt mit ihm. I tutaj właśnie chodzi o te seine. Kiedy wybrać? Seine czy sein, czy seinem, seinen i tak dalej. I tutaj, jak już mówiłem, będziecie pomału wiedzieli, mm, czemu jest na przykład ważne znać rodzajniki. W języku niemieckim każda osoba ma swój zaimek dzierżawczy. Coś takiego jak w polskim, że swoje, każdy ma swoje, coś tam, coś tam, to tak nie ma. Czyli każda osoba i już tutaj pokazuję, tutaj mamy właśnie osoby, no i tutaj zaimki dzierżawcze, no i tutaj parę przykład, przykładów. Jak chcecie, to możecie sobie zrobić screenshot i potem sobie to jeszcze przeczytać, bo ja nie będę teraz każdy przykład z tych tutaj czytał. Dajmy na to ich du, czyli ty, du to twój, czyli zajmik dzierżawczy dein. Jak nazywa się twój pies? Wie heißt dein hund? No i ten dein, to jest ten, ten, te słówko, które chcemy się tutaj nauczyć, i kiedy, kiedy właśnie to wybrać, jaka końcówka i tak dalej, ale będziemy zawsze powracać na koniec w tych przykładach, gdzie ja to. Jak już mówiłem, fenomenalnie. Mam nadzieję, że bardzo łatwo e, tłumaczę. Jak nie, to dajcie mi znać w komentarzach. Powiecie Wojtek, słuchaj, zawsze mówiłeś łatwo, 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 a dzisiaj puściłeś takiego, że nie wiem, o co chodzi. Także dajcie mi znać w komentarzach, jak co. Zaimki dzierżawcze odmienia się przez przypadki. Zajemki dzierżawcze dostają jeden do jednego końcówki, jakie dostają rodzajniki określone przy odmianie. Na przykład mit, dem, hund. Pamiętacie? Wim, dem, Wim, dym i win, din. Mit meinem, hund, mit dym, hund i tak dalej. Forma rodzajnika dzierżawczego zależy od osoby, do której się odnosi. Tutaj mamy taką tabelkę. To jest to, o co chodzi, ale spokojnie będzie jeszcze w przykładach. Czyli tutaj mamy te przypadki, jak już pewnie znacie, nominativ, akuzativ, dative, genitive, no i tutaj e, męski, żeński, nijaki i liczba e, e, mnoga. No i tutaj macie właśnie końcówki, to co jest tak troszeczkę na, na, na grubiej tutaj, um, jakie końcówki wybrać. I to zaraz zobaczycie w przykładzie. Kto chce oczywiście screenshot, jak ja mówię. Wyjątek jeszcze jest przy "-oja", tak? Gdy do "-oja", zostanie dodana końcówka "-e", w środku zostanie pominięte. Tutaj mam przykład "-oja fata", wasz ojciec z waszym ojcem, myt, mit, mit, nie, nie, zamiast waszego ojca, ojren fata", to nie robimy "-oieren", tylko "-te", wtedy ginie, tak? Bo jest "-oja", i "-te", Wtedy ginie tutaj, lub tutaj, i tutaj już widzicie. Euren nie jest Euren, tak jak tutaj, bo tutaj jest właśnie specjalnie źle napisane, tylko to się zmienia na oiren. To jest ten wyjątek. Po co w tabeli są rodzaje, czyli Męski, Żeński i Nijaki? I to są właśnie tutaj takie te trzy cechy rzeczownika, czyli czegoś, co należy do nas czy do kogoś. I te trzy cechy wpływają na końcówkę w zaimku dzierżawczym, czyli rodzaj męski to dea, żeński to dini, jaki to das, liczba pojedyncza czy mnoga oczywiście to też ma znaczenie, no i jaki to jest przypadek z tych, z tych czterech, co już mówiłem. Mam nadzieję, że to nie jest dla Was za szybko. Zawsze macie możliwość. Kliknięcia na pauzę i sobie zobaczyć, aha, to jest ten tekst, to jest ta tabelka, popatrzę sobie lub możecie sobie ten filmik 2, 3 albo 38 razy oglądać. No i tutaj mamy, który zaimik dzierżawczy wybrać. I teraz mam przykład, spokojnie, będziemy to jeszcze rozkładać na części i to jest to, co ja mówiłem, że to jest teraz się zaczyna ta łatwa część. Teraz tylko słuchajcie do tyłu się e, e, połóżcie na, na, na sofie, na kanapie, na krzesełku, gdziekolwiek jesteście, lub na przystanku z słuchawkami e, i słuchajcie. To jest Jarek, jego kot jest smutny. Hmm, dlaczego? Nie obojętne. Das ist Jarek, seine Katze ist traurig, czyli jego kot jest smutny. Czemu seine, czemu nie sein, albo seinen, albo seinem i tak dalej. Czyli Jarek to trzecia osoba. Ich du, er. Ich, du, er. Raz, dwa, trzy. Trzecia osoba. Rodzaj męski. Jarek. I rodzaj męski. Liczba pojedyncza. Jarek jest sam. Nie mówię ogólnie o Jarku, tylko tutaj w tym przypadku. I zaimek osobowy dla Jarka jest er, bo on, tak? Spokojnie, zaraz będzie jeszcze, jeszcze lepiej. Zaimek dzierżawczy od er jest sein. Pamiętacie pierwszą tabelę? Spokojnie, jeżeli nie pamiętacie, zaraz wam pokażę. Także nawet nie dotykajcie waszego yy, kraniku, bo ja to zaraz wszystko dla was mam przygotowane. I na końcówkę, tutaj widzicie, mam tu właśnie zielone, to jest to co na tą końcówkę tutaj zaimkę dzierżawczego wpływa rzeczownik, czyli to co należy, czyli ten kot jarkowi. Kot, który jest rodzaju żeńskiego i tutaj mówimy się sobie, możecie sobie pomyśleć, jak kot jest żeński, przecież to jest ten kot Der kace, nein. die kace. I tu w tym przypadku musicie wiedzieć, że kot to jest di. Inaczej, ko koniec tematu. Musicie się tego nauczyć, po prostu. E, kot, który jest rodzaju żeńskiego, czyli di. No i liczba pojedyncza, bo jeden kot, tak? I w przypadku nominativ. Biernik. Nominativ ma końcówkę "-e". I teraz przechodzimy do łatwej części. Czyli jeszcze raz to samo, ale z tymi tabelkami, o których przed chwilą mówiłem. Czyli Jarek to trzecia osoba. Ich, du, er. Rodzaj męski. Liczba pojedyncza. Zaimek osobowy dla Jarka jest er, tak? Zajmek dzierżawczy od er jest sein. Pierwsza tabela, czyli to. Zajmek dzierżawczy od er jest sein, czyli jego. Czyli wiemy już, że sein że będzie sein. Na pewno będzie sein, ale jaka końcówka? Żeby dojść do końcówki na końcówkę zajmka dzierżawczego wpływa rzeczownik, czyli to co należy jarkowi, kod, który jest rodzaju żeńskiego, di. Czyli wiemy, że di katze, tak? Di di katze. Um, I tutaj bierzemy końcówkę tom. Meine Katze, deine Katze, seine Katze, tak? Um, Kod, który jest rodzaj żeńskiego, czyli D w liczbie pojedynczej i w przypadku nominativ Wer oder was? Pytanie na nominatyw to jest wer oder was. Kto czy co? Di kace. Przypadek mamy, mamy e, rodzaj żeński, czyli ta końcówka ma końcówkę e. To wszystko. Podsumowując, ten przykład to jaki zaimek wybierzesz czyli mein, dein, ihr i tak dalej zależy od tego kto jest właścicielem Jarek jest właścicielem czyli on zaimek od on to jego czyli sein, wiemy że mamy sein to jaką końcówkę dodasz do zaimka czyli seine, seinen, seinem zależy od tego jakiego rodzaju w jakiej liczbie i jakim przypadku jest ta własność, czyli ten kot y, w tym przypadku czyli die Katze die meine Katze Tajne katce, zajne katce. Mój kot, twój kot, jego kot. Przechodzimy do innego przykładu. Tutaj mamy akurat e, datif. Wybrałem sobie takie zdanie. Maja spielt mit irem. Hund. Maja się bawi ze swoim psem. To jest to, co mówiłem, że nie ma takie coś jak swoje, że w Polsce każdy ma swoje coś tam. A tu przed chwilą było seinen, czy tam seiner, a tu jest już irem i już tutaj się może zrobić komplikacja, ale spokojnie. Maja to jest właścicielka, czyli ona. Czyli ich, tu, er, sie. Ona, tak? Sie. Zaimek od ona to jej. Czyli tutaj z i zaimek dzierżawczy to jej, po niemiecku ihr. Czyli mamy już IA, To jest te, ihr. Ale teraz jaką końcówkę? Um, tutaj mamy te, IA, Der Hund. Der Hund, czyli rodzaj męski i liczba pojedyncza, bo jest jeden piesek. W przypadku datyw. Maja spielt mit. Maja się bawi z. Mit wem oder was mit dem hund, tak? Ale chcemy powiedzieć z jej psem. I tutaj mamy e, e, dativ, czyli wiemy, e, że der hund, przypadek dativ, czyli końcówka em. Czyli mieliśmy tutaj ir, końcówka em, czyli i rem. Maja spielt mit i -rem hund. To jest na początku takie troszeczkę dziwne, bo wiadomo z tabelkami nie będziecie chodzili, ale jak te przykłady sobie będziecie powtarzali i możecie sami potem pokombinować, możecie nawet pokombinować i mi napisać w komentarzach. Ja wam mogę poprawić, nie ma problemu, nie ma problemu. Przykład inny z akusatyw. Maksiu zeigt mi seine Autos. Maksiu pokazuje mi swoje samochodziki, swoje autka. Maksiu właściciel to on, czyli er, czyli będzie zajmyk dzierżawczy sein, tak? Można to tak teraz już trochę szybciej. On, sein, czyli mamy już sein, ale jaka końcówka? Skąd się te e bierze? Das Auto to jest rodzaj tutaj neutral, czyli um, nijaki, ale das sind ja Autos, czyli to są samochody, czyli liczba mnoga. Plural. Um. Er zeigt mir seine autos. Win oder was, tak? W liczbie mnogiej, w przypadku akuzativ. Win oder was zeigt mir maxiu. To jest to pytanie. Win oder was zeigt mir maxiu. Kogo czy co mi maxiu pokazuje? I tu mamy liczbę mnogą, plural akuzativ końcówka jest e, seine Autos. Maksiu zeigt mir seine Autos. I dla kogo to wszystko było za, za szybko, może cofnąć, jeszcze raz posłuchać i mam nadzieję, że wtedy już nie będzie pytań, ale piszcie w komentarze, jeżeli coś jest niejasne i potrzebujecie więcej przykładów. No i tak się właśnie zaczęła nasza, Wasza przygoda z poziomem B1, B2. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik. Jak chcecie, dajcie łapkę w góry lub komentarze, jakiekolwiek chcecie pytania czy cokolwiek. Um... Tutaj polecam jeszcze filmy na temat A1 A2, bo B1 B2 ja to jest mój pierwszy, także nie będę jeszcze innych polecał i życzę wam miłego wieczorka, miłego dnia do usłyszenia wasz Wojtek.